Drogie siostry, drodzy bracia w Chrystusie, drodzy domownicy wiary, zborownicy parafii diecezji pomorsko-wielkopolskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. W tym szczególnym czasie chcemy się złączyć w modlitwie, we wspólnocie, w inny niż dotychczas sposób. Na Wielki Tydzień chciałem was przywitać słowem hasła tygodnia. Wywyższony musi być Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Życzę nam, by to słowo z Ewangelii świętego Jana towarzyszyło nam w tym roku, w tym szczególnym czasie Wielkiego Tygodnia. W czasie szczególnym przez to, że jesteśmy w odosobnieniu, nie możemy się spotykać w naszych kościołach, na wspólnych nabożeństwach, na modlitwie, na przeżywaniu czasu pasyjnego, czasu dla naszej pobożności ewangelickiej wyjątkowego. Dlatego chciałem was zaprosić na szczególne nabożeństwa z kościołów naszej diecezji, gdzie w poszczególne dni Wielkiego Tygodnia będziemy mogli obejrzeć, wysłuchać nabożeństwa. Zapraszam do wirtualnej wspólnoty, byśmy w tym szczególnym czasie Wielkiego Tygodnia, zwłaszcza Wielki Piątek, a później Wielkanoc, Święto Zmartwychwstania Pańskiego, mogli przeżyć wspólnotę w inny sposób, ale nie inną. Również pełną radości, pełną głębokiej refleksji, spotkania wokół Słowa i przy krzyżu. Życzę, by ten czas Wielkiego Tygodnia był dla nas błogosławiony i byśmy zobaczyli, że Pan nam wszystkim błogosławi. Niech Pan Bóg będzie z nami.